Pierwszy dzień wiosny uczniowie mogli zamiast na wagarach spędzić czas na konkursach zorganizowanych w szkołach. Od ucieczki wspólną zabawę woleli m.in. uczniowie szkół podstawowych nr 4 i 6. Przebrani w kolorowe stroje, z uśmiechami na twarzy witali panią wiosnę. To już tradycją naszej szkoły stało się, że w tym dniu organizujemy uczniom naszej szkoły konkursy, organizujemy zawody. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowują część artystyczną na dzień dzisiejszy. By przywitać wiosnę jak należy i zatrzymać ją jak najdłużej, dzieci włożyły dużo wysiłków przygotowania. Najmłodsi tańczyli i grali na instrumentach, starsi dbali o środowisko i uczyli się przy okazji angielskich słówek lub stawali w szranki z kolegami i mierzyli się w konkurencjach sportowych. Nic więc dziwnego, że Dzień Wagarowicza odchodzi pomału do lamusa, gdy szkoły zapewniają tyle atrakcji swoim uczniom. A pomysłów na spędzenie reszty tego dnia jest dużo. Na pewno dobrze się bawić, żeby spędzać dobrze czas, no... Ale na pewno nie uciekać z lekcji. Dużo zajęć sobie znajdę na podwórku przede wszystkim. No na pewno nie wyjdę ze szkoły, tak? Z okazji tego Dnia Wagarowicza. Choć aura nie do końca odpowiada porze roku, to skojarzenia dzieci z hasłem wiosna są jak najbardziej pozytywne. Wiosna z kwiatami, z ptakami i z rozwijającą się przyrodą. Ptakami, z latem, z wakacjami. Wiosna została należycie przywitana. Pozostaje tylko czekać, aż zjawi się w pełnej okazałości.